Okej, czyli oddaję panu głos. Dziękuję serdecznie. Proszę. Jak pan przedstawiony, nazywam się Wojciech Laska. Mam przyjemność być szefem firmy Kain. Dzisiaj w ramach tego hotelowego, w cudzysłowie, webinarium przygotowałem prezentację, którą zatytułowałem Mineralny design w architekturze elewacji wnętrz. Oczywiście będę pokazywał to na przykładach hoteli. Zwykle zaczynamy prezentację od przedstawienia firmy, jej historii. Pozwólcie Państwo, że pominę ten fragment prezentacji. 3 tygodnie temu w ramach tutaj webinarium Virtusa opowiadaliśmy o renowacjach obiektów zabytkowych i myślę, że część z Państwa miała okazję tą prezentację też widzieć, więc nie chciałbym się powtarzać. Natomiast, żeby nie odcinać naszych korzeni, bo rzeczywiście nasza firma słynie z renowacji obiektów zabytkowych, no to pokażmy kilka hoteli tytułem wstępu. Hotel Copernicus w Krakowie, najstarsza kamienica w ogóle Krakowa i rzeczywiście renowacji i konserwacji tego obiektu przeprowadzono naszymi materiałami, co widać i na elewacji, i we wnętrzu tego hotelu. To jest taki zadaszony dziedziniec. I tutaj mamy do czynienia z tymi technikami, o których opowiadałem kilka tygodni temu. Hotel stary w Krakowie, elewacja tego hotelu i na nim widzimy wykonaną techniką laserunkową imitację kamienia naturalnego. Kolejny hotel Monopol we Wrocławiu, również przepiękna elewacja i nowoczesna nadbudowa nad tym obiektem. I tutaj również oczywiście wykorzystane nasze materiały. Zwykle w tej prezentacji wstępnej pokazuję sukiennice w Krakowie, Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Halę Stulecia we Wrocławiu, a tym razem właśnie pokazuję zupełnie inne obiekty i to mnie nawet cieszy właśnie, że troszeczkę mogę odróżnić tą prezentację. Ale pokażmy coś ze świata. Tym razem ani nie Mediolan, ani nie Biały Dom, ale Hotel Raffles. Z tej sieci luksusowych hoteli. To jest ten pierwszy w Singapurze, od którego się cała historia tej sieci zaczęła i też poddany renowacji farbami Kain. Ale oczywiście Kain to nie tylko hotele stare, nie tylko obiekty zabytkowe, ale również nowoczesne. I tutaj też pokażmy Singapuru. Hotel Marina Bay Sands to ten słynny hotel, gdzie na górze tam mamy basen. Być może Państwo czasami widzieli takie fajne, słynne zdjęcia właśnie, gdzie pokazany jest widok z tego basenu na szczycie tego wieżowca, tego ogromnego hotelu. I to, co Państwo widzicie na elewacji, te boczne fragmenty, to też są farby Kain. 3 tygodnie temu opowiadałem o farbach laserunkowych i wykorzystaniu w konserwacji zabytków, a dzisiaj chciałem pokazać, jak można je wykorzystać w aranżacji wnętrz, jak można je właśnie wykorzystać do nowoczesnego designu. Dla przypomnienia króciutko, farby laserunkowe to takie farby, które nakładane są w sposób półprzejrzysty. To jest bardzo cienka warstwa farby. Tak czasami niektórzy porównują do akwareli, można uzyskać w ten sposób takie przenikanie się barwy nakładanej razem z barwą podłoża. Można nałożyć kolejną warstwę, jak widać, i uzyskać taki mieniący się efekt, taki niektórzy mówią rozwibrowany, rozedrgany obraz tej ściany. Ta ściana trochę żyje, nie jest już taka powiedzmy martwa, tylko trochę coś sobą wnosi. Nie będę tu szczegółowo opowiadał o technologii i technice wykonania tego laserunku, ale pokażę Państwu przykłady. I znów wróćmy do wnętrza hotelu Copernicus. Wnętrza urządzone w takim stylu trochę art deco, tutaj z geometrycznymi, tutaj różnymi wzorami i jak się przyjrzymy z bliska, widać to przenikanie się barw. No i tutaj takie zbliżenie na ścianę i ten refleks świetlny, który wiadomo, że zawsze ściana gdzieś tam nam odbija światło, które pada. I zobaczcie Państwo, to zdjęcie dosyć dobrze pokazuje matowość farb. Bardzo taką głęboki mat tej powierzchni. Dodatkowo tu się nakłada jeszcze struktura tego tynku.
I można teraz oczywiście dla może niektórych ludzi to nie ma wielkiego znaczenia, kolor jest kolor, ale myślę, że dla wielu osób wrażliwych, którzy wchodząc do takiej starej kamienicy, nie oczekują nawet, żeby to wnętrze było urządzone w takim starym stylu, jak wygląda ta elewacja, ale żeby to jakoś się komponowało, żeby to jakoś to grało. Więc nawet jeżeli wnętrze mamy tutaj w takim stylu Art Deco, to ono jakoś nam harmonizuje, jakoś nam współgra z tym, co widzimy na elewacji tego obiektu. Myślę, że to zdjęcie dosyć dobrze to pokazuje. Widać, jak różnice pomiędzy właśnie taką farbą mineralną, tutaj jej strukturą, fakturę, widzimy tą fakturę widoczną tego tynku. Gdybyśmy to chcieli porównać do takiej gładkiej, niczym plastikowej ściany pomalowanej jakąś farbą syntetyczną, na pewno wiele ludzi by na to zwróciło uwagę. Przenieśmy się do hotelu Stary, czyli znowu mamy obiekt zabytkowy na zewnątrz, którą pokazywałem Państwu wcześniej. A teraz zobaczcie Państwo wnętrza urządzone zupełnie w nowoczesnym stylu i też wykorzystane farby laserunkowe, gdzie nakładane są różne kolory. A tutaj już jest przykład zupełnej nowoczesności, bo nie tylko mamy różne kolory laserunku nałożone na tą zupełnie nowoczesną ścianę, u góry nawet widzimy fragment betonowego sufitu, ale dodatkowo zobaczy Państwo taki wykonano zabieg celowego spękania tego tynku. Zrobiono to w dosyć prosty sposób, po prostu po nałożeniu tynku wstawiono na grzewnicę, tak żeby on szybko popękał, a nałożona warstwa laserunkowa ładnie ten pigment gromadzi nam się w tych pęknięciach, uzyskano taki właśnie tego typu design, taki tutaj pomysł był na taką nowoczesną ścianę. I ona również nam, mimo że jest zupełnie nowoczesna, jakoś nam współgra z tym, co mamy na zewnątrz tego hotelu, tego co mamy w ogóle w otoczeniu ścisłego Krakowa, ścisłej starówki Krakowa. A teraz, proszę Państwa, pokażę wykorzystanie farb laserunkowych, tych cienkowarstwowych, półprzejrzystych, w scaleniu kolorystycznym, ujednolicaniu powierzchni betonowych. Ja na ten temat prowadziłem webinarium w maju tego roku. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję brać w tym udział, to na pewno to posłuchał. A gdyby ktoś z Państwa chciał się nieco więcej dowiedzieć, to nagranie z tego webinarium jest na naszym kanale YouTube, także serdecznie zapraszam. Jeżeli kogoś interesuje ta technologia scalenia kolorystycznego. Natomiast w skrócie, o co chodzi? Popatrzcie Państwo na przykładzie. Pinakoteka Współczesna w Monachium. Wydaje nam się z daleka, jak widzimy ten obiekt, że mamy do czynienia z ładnym, dobrze wykonanym betonem, takim surowym, niczym niepomalowanym. Ale jak podejdziemy bliżej i spojrzymy, to zauważcie Państwo, teraz dosyć dobrze widać tą różnicę. Widzimy tutaj na ścianie pionowej ładny beton, a jak spojrzymy nieco wyżej, na spodnią część dachu, to widzimy już beton poplamiony, już nie taki ładny, niejednorodny kolorystycznie. I teraz jak spoglądamy z powrotem na tą ścianę, no to już zaczekamy dostrzegać, że owszem, widoczne są te styki po betonowaniu, widoczne są miejsca po kołkach, ale ten beton już widzimy, że jest bardziej jednorodny kolorystycznie. Ale cały czas wygląda bardzo naturalnie, dzięki temu, że farba jest matowa, że pozostawia nam te pewne niejednorodności w pewnym stopniu widoczne, to wydaje nam się, że mamy do czynienia właśnie z naturalnym betonem. Czy można to wykorzystać w hotelach? No jak najbardziej. Zobaczcie Państwo hotel Monopol we Wrocławiu, który pokazywałem wcześniej, z zewnątrz elewacja zabytkowa, a na górze dobudowane piętro. I mamy ściany betonowe i zobaczcie Państwo, beton w ogóle się, tak zwany beton architektoniczny, stał się ostatnio bardzo modnym materiałem, nie tylko w Polsce zresztą, w wielu krajach, także jeszcze jeżeli kogoś to interesuje, to odsyłam do tego wykładu majowego na kanale YouTube. A w hotelu również to można wykorzystać, ale żeby on ładnie wyglądał, to bardzo często jest scalane kolorystycznie, ujednolicane właśnie przy użyciu naszych bardzo matowych, tych półprzejrzystych farb.
Najładniejszym przykładem ich wykorzystania w obiektach hotelowych dla mnie to jest Hotel Warszawa, dawny budynek Prudential. To ten słynny w Warszawie przed wojną, drugi co do wysokości wieżowiec w Europie. No i niedawno, 2 lata temu, otwarto hotel i we wnętrzach tego hotelu wykorzystano całą gamę, mnóstwo różnych naszych farb. I chciałem Państwu pokazać coś, co mnie najbardziej urzeka w tym hotelu, to właśnie wykorzystanie farb laserunkowych do scalenia kolorystycznego betonu, bo beton, jaki tu pokazano, no to rzadko kiedy mamy z czymś takim do czynienia. Zejdźmy do piwnicy i spójrzcie Państwo. To jest restauracja. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji tego widzieć na żywo, to naprawdę polecam, gdyby była okazja być w pobliżu Hotelu Warszawa. Schodzimy w podziemia do restauracji i widzimy dawne stopy fundamentowe. Mnie to urzeka osobiście, Państwu powiem, jako z wykształcenia jestem konstruktorem i takich rzeczy się później nie widzi. Je gdzieś tam się podczas betonowania fundamentu zasypuje i tego już nie widzimy. Jeżeli nawet widzimy konstrukcję w piwnicy, to rzadko kiedy stopy fundamentowe. Oczywiście tutaj teraz doszły nam pale i mamy pod spodem dodatkowe fundamenty, których nie widzimy, natomiast widzimy te oryginalne, przedwojenne jeszcze i tego w innych obiektach nie mamy okazji zobaczyć. Tutaj ten beton jest pokazany dosyć surowo, tak nie był on dosyć mocno scalany, tylko tak delikatnie, ale to właśnie o to chodzi. W tych farbach laserowych mamy możliwość sterowania tą kryciem tych farb, sterowania tą półprzejrzystością. I zobaczycie Państwo na kolejnych kondygnacjach, że widać pewną różnicę. Mamy zatem tutaj taki dosyć surowo pokazany, scalony delikatnie, ujednolicony kolorystycznie, tak żeby dosyć mocno wyeksponować właśnie tą surową strukturę tego betonu. Tutaj podobnie jesteśmy cały czas na dolnym piętrze, na samym dole tej restauracji. Widzicie Państwo, konstrukcja starowa, bardzo surowa, ale jednak akceptowalna, taka, która nas tutaj nie razi, która nam się podoba, gdzieniegdzie widać uzupełnienia jakieś, ale zostały one tak zrobione, żeby tutaj nasz wzrok jakoś nie cierpiał. Pokazuję tutaj zestawienie takich naturalnych materiałów, zwracam na to uwagę, bo pójdziemy jeszcze wyżej i zobaczymy to samo. Widzimy na drewno, na podłodze parkiet, widzimy okładzinę drewnianą na ścianach, szkło, same naturalne materiały. A idziemy wyżej i tu już, jak spojrzymy sobie na sufit, ten beton już nie jest tak surowy. Miejscami w ogóle był szpachlowany, a miejscami w ogóle była robiona imitacja betonu przy użyciu szpachlówek i później przy użyciu naszych powłok malarskich, tych laserunkowych, takich półprzejrzystych, uzyskiwano taki efekt scalenia, ujednolicenia, tak żeby to razem się jakoś komponowało. Tu kolejny pokój, już pokój hotelowy. I teraz spójrzcie Państwo, oprócz tego, że mamy surowy beton, u góry mamy drewno, o którym wspominałem, to już pojawiają nam się pierwsze ściany, na których widzimy tam na wprost i po prawej stronie przy telewizorze, które już zostały pomalowane na kryjąco. Tutaj mamy jeszcze beton, ale w tym samym pokoju, jak się obrócimy w drugą stronę, rzeczywiście mamy taką samą sytuację, że mamy ścianę pomalowaną na kryjąco. Bardzo ładnie widać to na tej fotografii, w tym pokoju. Z jednej strony surowy beton, tylko delikatnie scalony kolorystycznie, tak żeby był on akceptowalny w naszych oczach, a z drugiej strony mamy już ścianę pomalowaną na kryjąco. I teraz zwracam uwagę na to, o czym mówiłem przy okazji zbliżenia na ścianę w hotelu Copernicus, że może ktoś by powiedział, no jakie to ma znaczenie, czy tą ścianę po lewej stronie pomalujemy i byle kolor był odpowiedni, tak? No chyba nie, a wręcz na pewno nie. Ludzie, którzy są wrażliwi jednak na pewne piękno, którzy nocują w tego typu hotelach, potrafią dostrzec różnicę pomiędzy prawdziwym surowym drewnem, a imitacją drewna w postaci plastiku, którego tutaj oczywiście nie ma, pomiędzy surowym, prawdziwym betonem, a jego próbą jakiejś imitacji. Myślę, że tak samo jest z tą ścianą, która gdyby była pomalowana na jakąś farbą syntetyczną, błyszczącą,
to chyba by nam się tutaj gryzła z tą całym naturalnym otoczeniem, które nadaje temu wnętrzu określony charakter. I nawet kiedy już przechodzimy do pokoju, gdzie tego betonu nie ma, jak Państwo widzicie na tych zdjęciach, tylko mamy ścianę pomalowaną normalnie na sposobem takim tradycyjnym kryjącym, nakryjąco, to jednak cały czas ten materiał, szlachetność tego materiału mineralnego, jego matowa optyka powierzchni jakoś dobrze komponuje się z tym pięknym drewnem, które Państwo widzicie, z okładzinami kamiennymi, które są wszechobecne w tym hotelu, jak i z miedzią. Także mamy do czynienia wszędzie jakby z naturalnymi materiałami i tym samym nasze nawet kryjące farby też dopasowują się do tego charakteru tego obiektu, utrzymując jego taki niepowtarzalny wygląd. Malowanie betonu farbami laserunkowymi, tymi półprzejrzystymi, to nie tylko i wyłącznie jego scalenie kolorystyczne, czyli ujednolicenie na szaro, tak jak widzieliście Państwo w hotelu, ale również jego podbarwienie. Na tym zdjęciu, to jest Uniwersytet Europejski Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą, możecie Państwo zobaczyć, wydaje się, że mamy do czynienia tutaj z tymi polami, że to jest beton barwiony w masie, a jednak nie, to jest beton pomalowany na wierzchu, który udaje nam trochę beton barwiony w masie. I tego typu technika wykorzystywana jest również, nawet gdy beton jest barwiony w masie. To jest przykład budynku mieszkalnego w Warszawie przy ulicy Sprzecznej 4. Rzeczywiście obiekt wykonany z prefabrykatów, barwionych na czerwono, ale jednak po zmontowaniu tego całości, tej elewacji, okazało się, że różnice kolorystyczne były jednak nieakceptowalne, jednak były zbyt duże i trzeba było to tak scalić kolorystycznie, tak pomalować, żeby to dalej wyglądało jak beton barwiony w masie, a jednak było bardziej spójne. No i rzeczywiście chyba się to udało, jak Państwo widzicie na tej fotografii. No i ostatnim obiektem, już kończę, który dzisiaj z niecierpliwością czekam na prezentację pana architekta Przemu Łukasik, gdzie na temat hotelu Nobu, gdzie również właśnie wykorzystano tą technologię, bo elementy elewacyjne betonowe, które Państwo widzicie na elewacji, były barwione w masie na kolor taki czarny, grafitowy. Trudno na pewno to uzyskać, żeby to było bardzo jednolite. No i jednak były one scalane kolorystycznie również naszą farbą mineralną. Efekt, który udało się uzyskać, chyba jest fajny, akceptowalny. Cała elewacja wygląda dosyć jednorodnie. Nawet jak przyjrzymy się z bliska, to widzimy, owszem, jak Państwo widzicie na tej czy na tej fotografii, delikatne jakieś pory w tym betonie, takie dziureczki, pewną niejednorodność mamy zachowaną, ale jednak w całości ta elewacja wygląda dosyć jednolicie, dosyć spójnie i o to właśnie chodziło. Także ja nie będę skradał tutaj prezentacji panu architektowi, z przyjemnością na nią czekam. Tym slajdem kończę z Państwem swoją prezentację. Jeżeli będą oczywiście jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem.